poselstwem myślę, że jest ono na ten czas, że jest ono istotne. Chcę powiedzieć, zatytułowane poselstwo Matka Wesleya. Matka Wesleya. Znam takie słowo od Boga kiedyś. Matka Wesleya. Ona nazywała się Susan Wesley. Urodziła 15 dzieci. Dużo z tych dzieci umarło. Ale urodziła też jednego z urodziła kilku synów, kilka córek. Jeden z jej synów stał się jednym z największych przebudzeniowców na świecie. Wesley, twórca metodystów, wtedy odchodził do Pana, zostawił 300 tysięcy ludzi narodzonych z Bożego Ducha, zorganizowanych w Kościoły. Zrobił to on i jego koń. Zakładał tyle kościołów, zewangelizował tylu ludzi. Działo się to bardzo dawno temu. Wiecie, z czego głosił Wesley? Wszyscy go wyganiali, przegoniali, rzucali w niego pomidorami, rzucali w niego kamieniami, kotami zdechłymi rzucali w niego, jak głosił na ulicach. Jedynym miejscem, w którym mógł oficjalnie głosić, był grób jego ojca, bo tylko tyle miał, więcej nie miał. Więc stawał na grobie swojego ojca i głosił z grobu. Nikt go nie mógł przegonić. I wokół grobu zbierał się jego pierwszy kościół. To była jego pierwsza kazalnica. Głosił Chrystusa ukrzyżowanego. Głosił Nowe Narodzenie. Kiedy na jego spotkaniach zaczynali ludzie mówić innymi językami, nikt tego nie umiał nazwać. Było to dawno, jeszcze zanim były przebudzenia zielonoświątkowe. Dużo wcześniej. Nie było nawet jeszcze baptystów. Kiedy ludzie upadali pod mocą na jego spotkaniach, oni nie wiedzieli, co to znaczy. Nie rozumieli tego. Kiedy rozmawiali między sobą, czy jest to z Boga, czy jest to z diabła, do takich wniosków dochodzili, że zobaczą, kogo będzie chwaliła osoba, która wstanie. Oni nie wiedzieli, ale głosili. Uzdrawiali chorych, wypędzali demony, skrzeszali zmartwych. Dzisiejszy metodyzm nie ma nic tamtego, który był wtedy. Nie ma to nic wspólnego. Ale kim była ona, Susan Wesley? Ona była kobietą, która jej było bardzo ciężko w życiu. Żyła dawno temu w trudnych warunkach. Jej mąż ciężko pracował, wyjeżdżał, nie było go ciągle w domu. A ona jako dobra chrześcijanka, bo takie miała poznanie, rodziła dzieci. Tak uważała. Wiecie, jej dzieci, one wszystkie przyszły do Jezusa. A to, co zrobił Wesley, przeszło wszelkie granice. Kim była Susan Wesley? Była wielkim wsparciem. Ona była wsparciem dla tego człowieka. Chcę wam dzisiaj mówić o tym, czym jest wsparcie. Czym jest duchowe wsparcie. Co jest niezmiernie ważną rzeczą. Wiecie, ci ludzie narzekają na brak czasu. Wiesz, jak po domu ci biega 10 dzieci, to ty nie masz czasu na nic. Gotowała im jedzenie, sprzątała dom, naprawiała dach. A wiecie, jak umiała komorę? Przykrywała się taką chustą się przykrywała. Siedziała sobie w kuchni, przykrywała się taką chustą i się modliła. I codziennie czytała swoim dzieciom Biblię. I codziennie mówiła im o Jezusie. Codziennie prowadziła kościół. Susan Wesley. Ona to robiła. Nie wiedziała, na kogo wyrosną jej dzieci. Nie miała takiego poznania, jak my dzisiaj. Nie wiedziała o różnych rzeczach. Nie było wtedy takich kaznodziei, jak dzisiaj. Nie było takiego poznania.
Ona po prostu była wsparciem, bo uważała, że to jest najlepsza rzecz, którą ona robi. I uważała to za swoją służbę. Wiecie, odnalazła w sobie służbę wsparcia. Ona nie wiedziała, do czego to doprowadzi. Nie znała przyszłości tych dzieci. Ona nie wiedziała, że jej syn będzie jak torpeda Boża. Ona nie wiedziała tych rzeczy. Dwukrotnie spłonął jej dom. Rozumiecie? Chcę wam powiedzieć o służbie wsparcia. Chcę ci najpierw położyć jedną rzecz z pierwszego listu Jana, czwartego rozdziału. Jedną rzecz położyć na samym początku. Na twoje serce. Pierwszy list Jana, czwarty rozdział. Od 16 do 19 wersetu. Miłujmy więc, gdyż On nas przedtem umiłował. Jeśli kto mówi, miłuję Boga, a nienawidzi brata swego, kłamstwa. I wcześniej, abyśmy poznali i uwierzyli w miłość, którą Bóg ma do nas. Bóg jest miłością, a kto mieszka w miłości, mieszka w Bogu, a Bóg w nim. W tym miłość do nas doszła do doskonałości, że możemy mieć niezachwianą ufność w dzień sądu, gdyż jaki On jest, tak i my jesteśmy na tym świecie. W miłości nie ma bojaźni, wszak doskonała miłość usuwa bojaźń, gdyż bojaźń drży przed karą. Kto się więc boi, nie jest doskonały w miłości. Miłujmy więc, gdyż On nas przedtem umiłował. Jeśli kto mówi, miłuję Boga, nienawidzi brata swego, kłamca. Chcę ci powiedzieć, że najgłębsze poznanie Boga to jest poznanie przez kochanie. Poznanie przez kochanie jest najgłębszym aspektem Boga. Boga poznajemy przez kochanie. Poznajemy przez to, że On nas kocha. Doświadczamy tej miłości. To jest jedna rzecz. A drugim aspektem poznawania przez kochanie jest to, że my kochamy. Ale my nie poznajemy Boga przez to, że my Jego kochamy. Bo wiesz, co to znaczy kochać Boga? To znaczy wierzyć w to, że On cię pokochał jako pierwszy. Czy ty wiesz w ogóle, że nie możesz udowodnić, że kochasz Boga? W ogóle nie ma czegoś takiego, że ty możesz udowodnić, że ty Boga kochasz. Dlatego Słowo Boże mówi, jeżeli ty nie uwalniasz miłości wobec brata, którego widzisz, a twierdzisz, że kochasz Boga, którego nie widzisz, to jesteś kłamcą. Bo to jest kłamstwo. Boga to my kochamy przez to, że wierzymy, że On nas kocha. Na tym polega ta miłość, że On nas umiłował jako pierwszy. Rozumiecie? Boga nie kochamy przez to, że Mu służymy. Boga nie kochamy przez to, że się poświęcamy. To tak się nie kocha Boga. Boga się kocha przez to, że się wierzy, że On nas kocha. To jest to. I my Boga poznajemy przez to, że korzystamy z miłości, którą On do nas ma. My korzystamy z tego. W ten sposób poznajemy Boga, doświadczając tej miłości. Ale poznajemy też Boga przez to, że my kochamy innych ludzi ze względu na to, że On nas kocha. Istnieje poznanie przez kochanie. Uwalniając miłość do człowieka, w sposób automatyczny doświadczamy osoby Boga. Uwalniając miłość do drugiego człowieka, w sposób automatyczny doświadczasz Bożej obecności. Dlatego jest napisane, bardziej błogosławioną rzeczą jest dawać niż brać. Bo kiedy dajesz, doświadczasz Boga. A kiedy bierzesz od drugiego człowieka, to nie doświadczasz Boga. Doświadczasz Boga tylko kiedy dajesz drugiemu człowiekowi, a nie kiedy bierzesz. Jeżeli chodzi o branie, to doświadczasz Boga wtedy, kiedy bierzesz od Niego. Rozumiesz to?
Doświadczasz Boga, kiedy bierzesz od Niego. Doświadczasz tej miłości. Ale jeżeli chodzi o człowieka i związek z miłością Boga, to wygląda to tak, że doświadczasz Boga wtedy, kiedy dajesz drugiemu człowiekowi. To jest ogromna różnica. Od Boga bierzemy, ludziom dajemy. Tak chodzimy w poznaniu Boga przez miłowanie. Rozumiecie? Od Boga bierzemy, ludziom dajemy. Nieodwrotnie. Jeżeli próbujesz dawać Bogu i brać od ludzi, to jesteś do uwolnienia. Jesteś do uwolnienia od demonów. Ponieważ religia zawaliła ci głowę. Poznajemy przez kochanie w ten sposób, że od Boga bierzemy, a ludziom dajemy. Tak się poznaje Boga. I im więcej możesz dać drugiemu człowiekowi, tym bardziej doświadczysz miłości Bożej. To jest doświadczanie miłości przez dawanie. Dlatego to jest napisane, albowiem bardziej błogosławioną rzeczą jest dawać. Dawać. Ja daję. Dlatego doświadczam miłości. Obcujemy wtedy z Bogiem na poziomie zarówno pozytywnych doznań, jak i negatywnych. Kiedy my kochamy, to przychodzą różne rzeczy do naszego życia, czasami bardzo nieprzyjemne. Na przykład dajesz innym ludziom siebie, a oni ci za to nie dziękują, ale cię jeszcze wykorzystają i poniżą. I ty myślisz, że to coś, co nastąpiło, to jest z piekła. Błąd myślowy. Jeżeli dawałeś, to znaczy, że doświadczałeś Boga. Rozumiesz mnie? Nawet jeśli potem z tobą pojechano jak z dziką świnią za to. Odebrałeś swoje błogosławieństwo. Nie od człowieka, ale od Boga. A więc dawaj mimo, że cię rolują. Naucz się tego. Dawaj swoje życie mimo, że cię będą wykorzystywać, rolować i poniżać. Bo bardziej błogosławioną rzeczą jest dawać, niż brać. I do końca moich dni nie wycofam się z dawania swojego życia. Bo kiedy daję swoje życie, to doświadczam Boga i niczego nie zamienię na dawanie Boga, na przyjmowanie rzeczy. Bo ja przyjmuję. Ja kiedy daję, to przyjmuję. Rozumiesz, o czym mówię? Nawet jak mi za to nikt nie dziękuje, nawet jeśli za to mnie kopnie ktoś w tyłek. To jest nieważne. Zrozum mnie. To jest nieważne, czy ktoś jest wdzięczny za to, co robisz. Bo ty odbierasz swoją zapłatę wtedy, kiedy dajesz. Bo to wtedy doświadczasz Boga. Czy to jest pozytywne odczucie? Nie, to jest negatywne odczucie. Są dwa aspekty Chrystusa. Negatywny i pozytywny. Kiedy Go przybili do krzyża, to było to negatywne. Kiedy wstał z martwych, było to pozytywne. Doświadczasz Boga zawsze na tych dwóch pułapach. Zawsze. Kiedy dajesz, nie spodziewasz się zwrotu. To doświadczasz Boga. Kiedy dajesz i spodziewasz się zwrotu, to nie doświadczasz Boga. Bo miłość się nie spodziewa zwrotu. Miłość nie mówi, kochaj mnie tak, jak jesteś, jak ja ciebie kocham. Ponieważ miłość, ona daje siebie, mimo tego, że nie dostanie nic w zamian. Nic w zamian. W tym układzie nie masz zagwarantowanego zwrotu od człowieka. Rozumiesz mnie?
I jeżeli decydujesz się kochać, to decydujesz się kochać z całym dobrodziejstwem inwentarza. Czyli będę kochał aż do ostatecznych dni, tak? I nie spodziewam się, że usłyszę za to maleńkie dziękuję. Ale nigdy nie wycofam się z dawania swojego życia. Bo kiedy daję, to doświadczam Boga. Okej? Rozumiesz? A kiedy tobie ktoś coś daje, to niczego nie doświadczasz, tylko tej rzeczy, którą ci dał. Tylko tej rzeczy. Jakąś rzecz ci dał. To mała rzecz. Ale kiedy ty dajesz, tak, to doświadczasz Boga. A doświadczanie obecności Boga jest czymś najpotężniejszym. I nawet sobie nie zdajesz sprawy, jak wielkie rzeczy za tym potem idą. I teraz na czym polega z tego punktu myślowego wspieranie drugiego człowieka? Słowo wspierać oznacza oprzeć się o coś, podtrzymać coś, czymś z dołu lub z boku. Dostarczyć argumentów lub dowodów na poparcie jakiejś tezy. To jest wspierać. Czy też udzielić pomocy materialnej, moralnej lub zbrojnej. To jest wspierać. Rozumiesz, co to jest wspierać? Słowo wspierać oznacza, że zaczynasz otaczać jakiegoś człowieka pewnego rodzaju ochroną z każdej strony. Z dołu, z góry, z boku, w sferze takiej i takiej. Wspierasz go. Jesteś dla niego wsparciem. Pamiętając, że większą rzeczą jest dawać niż brać. Oto twoja służba wsparcia. U jednych na pełnym etacie, u innych na częściowym etacie. Jeżeli budzi się w tobie teraz przestrzeń wolności, jeżeli powstaje w tobie przestrzeń, że jesteś człowiekiem wsparcia, to zacznij się chlubić z tym. Bo to zaszczytna rzecz. Ponieważ bardziej błogosławioną rzeczą jest dawać niż brać. Bardziej błogosławioną rzeczą jest wspierać niż być wspieranym. Rozumiesz? Wiesz, co to jest podpora? Podpora powstaje wtedy, kiedy coś, co trzeba podeprzeć, wali się. To się podporę stawia, żeby utrzymać to coś. Psalm 89, 21, 22. Psalm 89, 21, 22. Mówi tak. Znalazłem Dawida, sługę mego, namaściłem go świętym olejem moim. Ręka moja wspierać go będzie, a ramię moje umocni go. Bóg jako wspierający. Zobacz, co nam pokazuje Pismo. Bóg jest wspierającym Bogiem. On wspiera. On wspiera. On stawia siebie w takim miejscu, że się można o niego oprzeć. On cię wspiera. I on, który jest w tobie, wzbudza w tobie potrzebę wspierania innych. Wsparcie. Wsparcie. Ja kocham, kiedy mogę kogoś wspierać i jestem mega szczęśliwy, kiedy wokół mnie są ludzie wsparcia. Że kiedyś, jak byłem w świecie, niektórzy jeździli na dyskoteki, żeby tam tańczyć. Nigdy nie rozumiałem, co to znaczy tańczyć. Znaczy tańczyłem, jak się upiłem albo na czpałem. Nie tańczyłem na trzeźwo, bo uważałem to za żenadę. Jeździłem na dyskoteki, wiecie po co? Żeby się bić. Kiedyś tak wszedł na ekrany film Wejście Smoka. Miałem nunchaku, wiele nunchaku, czyli krótki cep bojowy. A kiedyś przyszedł mój szwagier.
Mój szwagier miał tak nierówno pod sufitem i mówi do mnie, mam noczego. Po czym wyciągnął dwie rury tej długości, tej średnicy, z przyspawanym łańcuchem tutaj. To zjawisko ważyło 8 kilo. Wziąłem to do ręki i mówię, tym to będę lał. Po prostu, rozumiesz, spojrzałem na te rury z taką miłością. I my jeździliśmy tam się bić. Braliśmy takie przyrządy, jeszcze inne. I bardzo lubiłem, kiedy są wokół mnie ludzie, którzy nigdy się nie wycofają. I wiem, że Duch Święty zostawił mi te rzeczy w moich myślach. I mniej więcej 10% moich kolegów to byli ludzie, którzy nigdy się nie wycofywali. Stawaliśmy plecami do siebie i ladyliśmy. I powiem wam szczerze, bardzo rzadko zlano nas. To było niezmiernie rzadko. Powód był jeden. Nikt z nas się nie wycofywał. Nikt. Nikt się nie wycofywał. Była pewna grupa ludzi, która nigdy się nie wycofywała. Kryła swoje plecy. Ludzie wsparcia. Bóg jest Bogiem wspierającym. On wspiera. Dzieje apostolskie. 20:35. Dzieje apostolskie 20:35. W tym wszystkim pokazałem wam, że tak pracując należy wspierać słabych i pamiętać na słowa Pana Jezusa, który sam powiedział, bardziej błogosławioną rzeczą jest dawać, aniżeli brać. Apostoł Paweł pokazuje, w jaki sposób działał. On wspierał. On rozciągnął służbę wsparcia. To dzięki temu, co zrobił święty Paweł, pierwszy Kościół Jerozolimski nie głodował. Podczas, kiedy nastąpił atak diabelski na Jerozolimę. A więc widzimy wzór apostolski. A więc widzimy najpierw wzór Boga, a potem wzór apostolski. Spójrz Rzymian 8:26. List do Rzymian 8:26. Podobnie i Duch wspiera nas w niemocy naszej. Duch wspiera nas podobnie. Co to znaczy? To znaczy, że Duch Święty działa w tobie jako wsparcie. Posłuchaj, chcę cię rozczarować. To dobrze jest rozczarowywać ludzi. Duch Święty, on nie działa w naszym życiu jako pierwsza siła uderzeniowa. To jest nieprawda. Duch Święty działa jako wsparcie. Zawsze. Zgadnij, kto jest inspiratorem twojego życia. Ty, a nie Duch Święty. Duch Święty jest wsparciem. Mogę się z tobą podzielić taką pewną tajemnicą wiary. A co nam zależy? Też mówimy jakieś tajemnicy wiary. Pierwsza tajemnica wiary na przykład dzisiaj. Duch Święty nie rozmawia z tobą nigdy o czymś, o czym nie zaczniesz z nim rozmawiać. Taka tajemnica wiary. Rozumiecie? Gdyby Duch Święty zaczął z tobą rozmawiać na tematy, na które ty nie chciałbyś rozmawiać, to by się z tobą nie dogadał, bo ty jesteś decydentem nad swoim umysłem, wiecie? W każdej chwili możesz wyłączyć Ducha Świętego. W każdej chwili możesz nie chcieć Go słuchać, zgasić Go. W każdej chwili. Ponieważ kim On jest? Wsparciem. Wsparciem. Ludzie ze swoją głową rozmawiają i myślą, że to Duch Święty do nich mówi. Tak Pan do mnie powiedział, tak mi kazał. Jeszcze się nie zdarzyło od czasu wstąpienia Ducha Świętego na ziemię, żeby On coś komuś kazał. Nigdy. To jest herezja, zwiedzenie. Zwiedzenie. Ludzie jak tutaj mówią, że Duch Święty im coś kazał, to ja już wiem, że to są ludzie, którzy potrzebują uwolnienia w tej dziedzinie.
Bo ja w swojej Biblii nie mam takiej notatki, ani jednej. Duch Święty wspiera. Jak ty jesteś otwarty na Ducha Świętego, to on sobie chętnie z tobą rozmawia o różnych tematach. Przynosi ci proroczy wgląd. Ale jak ty jesteś zamknięty na niego, to on w ogóle z tobą nie gada, bo ty nie gadasz. To ty jesteś inspiratorem rozmów. Taka tajemnica wiary. Wiecie, dlaczego to jest rozczarowanie dla wielu? Dlatego, że ludzie bardzo chętnie chcą zrzucić na Ducha Świętego odpowiedzialność. On mi nie mówi. Wow. A wiesz, czemu ci nie mówi? Bo go nie zaprosiłeś do konwersacji. To z tobą nie rozmawia. Ja nie mam takiej przywary przyjaciół, że na przykład idę sobie po ulicy, zaczepiam o kogoś, przepraszam, mówię, chciałbym z tobą porozmawiać, taki mam w ogóle go ciągle za rękę do kawiarni, rozumiesz, na siłę, gdy ja do ręką go trzymam, z tej strony mu robię espresso, mówię, porozmawiamy. To nie jest to święte. Jakbyś takie coś zrobił, to ktoś by cię oskarżył. Rozumiesz? Duch Święty wspiera cię w niemocy. Okej? To jest wsparcie. Bóg działa w tobie jako wspierający teraz w stosunku do ciebie i inspiruje cię, abyś był wsparciem dla innych ludzi. Spójrz jeszcze na pierwszą księgę Kronik 28-21. Pierwsza księga Kronik 28-21. Słowo Boże mówi tak. A oto są grupy kapłańskie i lewickie do wszelkiej służby świątyni Bożej. Będą cię też wspierać przy wszelkiej pracy, wszyscy ochotni, swoją mądrością w zakresie służby w świątyni Bożej. Także książęta i cały lud staną na każdy twój rozkaz. Będą cię wspierać też przy wszelkiej pracy, wszyscy ochotni, swoją mądrością w zakresie służby Bożej. Jak wygląda wspieranie w Bożym wymiarze? Z 5 elementów. Po pierwsze, zawiera w sobie deklarację stałości. Będę cię zawsze wspierał. Chcę cię o coś prosić. Chcę, żebyś zrobił deklarację stałości w swoim sercu, jeżeli chodzi o wspieranie ludzi, którzy są wokół ciebie. Idź przed Boga i powiedz: Ojcze, od dzisiejszego dnia postanawiam wspierać ludzi, których dałeś do mojego życia. Ja będę ich wspierał, Ojcze. To jest deklaracja wsparcia. Ja będę ich wspierał. Ja będę wspierał moich przyjaciół. Ja będę życie kładł za przyjaciół swoich. Nie rzucaj sloganów: Boże, życie za królestwo. Weź. To jest slogan. Panie, życie za ciebie oddamy. Wiesz, o co chodzi? Piątek jest ewangelizacja. Piątek ewangelizacji. Można przyjść. Głosić tam. Podrytuj. Co piątek jest? A grupy są też. Wiecie? Może na grupę przyjechać. Posiedzieć, pomodlić się razem. No. Jak wdrożysz takie rzeczy, to na pewno będziesz mógł wtedy głośniej krzyczeć, że życie kładziesz. Dalej trzeba wynająć. Dążymy do budżetu, żeby wydać jakieś 12-14 tysięcy miesięcznie na salę. Kogo tam jest? Można połączyć w internecie. Wiesz, łatwo jest krzyczeć, że się życie kładzie. To jest bardzo łatwe, człowieku. Włącz sobie wiadomości w telewizji, zobaczysz krzykaczy. Wszyscy krzyczą, człowieku. Ostatnio słyszałem taki tekst, że w Polsce są dwie, że wszyscy Polacy są myślący. Dzielą się na dwie części.
Jedna połowa uważa, jedna połowa myśli, że druga nic nie wie, a ta druga myśli, że ta pierwsza nic nie wie. Wszyscy są myślący. Zrób deklarację wsparcia w swoim sercu. Zrób deklarację wsparcia wobec ludzi, którzy są w twoim życiu, których tobie dał Bóg. Postanów ich wspierać swoim czasem, swoim sercem, swoimi darami, swoimi talentami, swoimi pieniędzmi, swoją przestrzenią życiową. Postanów wspierać ludzi. To będzie początek kładzenia życia. Tak się życie kładzie. A nie krzyczy się, że się za Boga życie kładzie. Ludzie, proszę was. My nie musimy w Polsce krzyczeć, że się za Boga życie kładzie, bo mamy takie ustawy nawet, że nie mogą nam ewangelizacji z ulicy zdjąć. Cię wywala legitymację ze zdjęciem, przez ciebie ustawę, przez ciebie i koniec, kropka, tak? My głosimy w różnych miastach, że czasami policja nas pilnuje, żeby nam przypadkiem jakiś chuligan nie zabrał mikrofonu na przykład. Okej? Okay? Największą opresję, jaką w życiu mieliśmy, przez ciebie to podszedł gości, napluł agacie w twarz i się makijaż rozmazał. Rozumiesz mnie? Opresja. Życie kładziemy, Panie, za ciebie tutaj, w tym kraju. Życie kładziemy, prześladowani jesteśmy. Człowieku, weź. Jakie prześladowanie, proszę cię. Kurczę, to weź. A więc deklaracja wsparcia. Pierwsza rzecz, druga. Zrozum, że jest pewien wymóg. Że ty musisz, że dawca musi współpracować z biorcą. To znaczy, że nie każdy człowiek, który będzie w twoim otoczeniu, będzie chciał twojego wsparcia. I nie przejmuj się tym. Szukaj takich, którzy będą chcieli. Nie próbuj być wsparciem dla tych, którzy nie chcą. Ja na przykład dawno rozwiodłem się w ogóle z taką myślą. Ja nie wspieram tych, którzy nie chcą, żebym ich wspierał. W ogóle nie uczę uczniów. Rozumiesz? Nie tłumaczę rzeczy ludziom, którzy wszystko wiedzą. Są na przykład tacy ludzie, którzy przychodzą w jakimś momencie mojego życia i mówią: Artur, no, uważam, że jesteś takim mentorem do mojego życia i tak dalej. No dobrze. A potem oni ze mną się kontaktują i oni wiedzą wszystko. Teraz tak myślę, to po co oni do mnie dzwonią? Jak oni wszystko wiedzą? Rozumiesz, o co tutaj chodzi? Są tacy ludzie. Kiedyś taki człowiek do mnie napisał mail, że on potrzebuje pomocy. I on potem, ja napisałem, zadzwoń do mnie. I on do mnie zadzwonił i on mi zaczął wyjaśniać swoje życie. Ja mówię, ale wiesz co, jest taka w ogóle historia, że jak się idzie do lekarza, to się nie mówi lekarzowi, jaką diagnozę ma postawić. Siedzie do lekarza, to się mówi: Panie doktorze, mam to, to, to i tam, to i teraz proszę o pomoc. Ale ty mi nie będziesz mówił, co ja mam robić. A ja tak akurat taki byłem ukojony, tak jak byłem. Tak, nie przerwałem tej rozmowy, bo zazwyczaj to przerywał tego rodzaju rozmowy. Nie przerwałem i mówię, ale to mówię, to w takim razie to kogo ty chcesz, do kogo ty słuchać chcesz, to nie chcesz nikogo słuchać. Ja słucham tylko Jezusa. Ja mówię, to zadzwoń do Jezusa. No po co do mnie dzwonisz? Ty masz taki... W ogóle mail do mnie, napisałeś do mnie mail, jakieś to nieskładne wszystko, jakiś mail do mnie napisałeś i ty potem dzwonisz, a w konsekwencji ty mówisz, że ty z Jezusem tą sprawę chcesz załatwić. No mówię, to nie mieszaj mi w to, proszę. Widzisz, nie przejmuj się tym, że ktoś nie będzie chciał, żebyś go wspomagał. Ty zrób deklarację i powiedz: Boże, ja chcę, żeby moje życie wspierało tych, którzy chcą, żeby ich wspierać. A od reszty czuję się absolutnie wolniutki. Wolniusieńki jestem. Nie zamierzam ani jednej rzeczy do ich życia wnieść, jeśli oni nie będą chcieli. Nic im tam nie wniosę. I w ogóle nie będę miał żadnych wyrzutów sumienia, że na moich oczach będą się wykańczać. Wyłącz mi, Boże, religijną litość. Wyłącz mi, Boże, śrubkę. Diabeł mi śrubki odkręcił, tak się litościwy stał. Rozumiesz? Wiesz, że kupa ludzi będzie przychodzi do twojego życia nie po to, żebyś był dla nich wsparciem. Ok?
Kiedyś taki artykuł zamieściłem o wampirach energetycznych. Nie przeczytaliście, poczytajcie, takie ciekawe w ogóle rzeczy. Ludzie przychodzą do ciebie, żeby energię z ciebie wyssać. Oni się żywią takim czymś. Żywią się tym po prostu. Pamiętaj, że twoje wsparcie, po trzecie, musi wywodzić z czystych pobudek. Czyste pobudki. Ty musisz mieć czyste intencje, żeby wspierać ludzi. Wspieramy ludzi nie po to, żeby coś zyskać. Wspieramy ludzi nie po to, żeby się lepiej poczuć. Wspieramy ludzi nie po to, żeby zaspokoić Boga. Wspieramy ludzi, bo kochamy. Nie upijamy interesu. Pamiętajcie. Nie upijamy interesu z Bogiem, ani z ludźmi. Kochamy, w związku z tym wspieramy. Ważna rzecz. Pamiętaj, żeby twoje wsparcie zawierało w sobie osobiste przekazywanie Chrystusa. Żebyś w swoim wsparciu, tak, nie budował w drugim człowieku niczego innego niż Chrystusowości. Wielu ludzi na przykład oczekuje wsparcia. Ostatnio zadzwoniła do mnie taka na przykład fundacja i oni mówią, czy Pan by mógł nas wspierać. Ja mówię, a dlaczego Pani uważa, że ja powinienem wspierać Was? Na przykład. No bo mówię, mnie to ciekawi na przykład. No tak do wszystkich, aha, my do wszystkich dzwonicie. Na liście jestem, bo to mówię, to nieładnie. To dobrze by było, żebyśmy kontakt taki mieli jakiś ze sobą. Wiesz, ja na przykład w ogóle nie wspieram rzeczy, które one nie budują Chrystusowości gdzieś. Ja nie dotykam tych rzeczy. Nie wspieram ich. Obojętnie jak to ładnie wygląda. Wiesz, o co chodzi? Kiedyś taka osoba w internecie się ogłosiła, że jej siostrzeniec jest chory na nowotwór. No więc skontaktowałem się z tą osobą, bo ona chciała pieniądze, żeby tam przesłać, nie? Na operację. Skontaktowałem się z tą osobą i mówię, no bo to ciocia była tego chłopca, mały chłopiec. Mówię, wie Pani co? A gdzie Pani mieszka? No tam i tam. Ja mówię, a dziecko gdzie jest? No tam i tam. Ja mówię, ja mam taką propozycję. Możemy przyjechać i uzdrowić dziecko. Ale jak to? Ja mówię, no po prostu wsiądzie w samochód kilka osób, zatarkujemy ten samochód i oni tam pojadą, położymy rękę na to dziecko i temu dziecku zniknie rak. A Pan żartuje? Ja mówię, nie wiem Pani, ja nie żartuję. No ja jestem narodzony z Bożego Ducha Chrześcijaninem, Pan mieszka w imię Duch Święty, uzdrawiam chorych, wypędzam demony, mogę też to zrobić. Ale to ja innej pomocy oczekuję. A mówię, a jakiej Pani pomocy oczekuję? Bo to też jest takie pytanie socjologiczne. Dziecko ma raka i właśnie umiera. Moją propozycją jest utylizacja raka. Zamiast kosztownej i niepewnej operacji. Dziecko trzeba zawieźć do innego kraju. Trzeba w ogóle, rozumiesz, zapłacić jakieś kolosalne pieniądze i tak naprawdę my nie wiemy, co z tego wyjdzie do końca. To może tak być. Ja nie mówię, że to dziecko nie będzie zdrowe. Ale ja proponuję łatwiejsze rozwiązanie. Ale my nie takie oczekujemy. A to ja nie takie, to ja dziękuję. Ja buduję Chrystusowość. Twoje wsparcie ma budować Chrystusowość. I piąta rzecz, że twoje wsparcie musi w szerokim aspekcie dotyczyć budowania Królestwa Bożego. Nie tylko bezpośrednio jednej rzeczy. Ja często nie wspieram ludzi w różnoraki sposób. To nie chodzi o pieniądze, to chodzi o w ogóle wsparcie jakiekolwiek. Nie wspieram ludzi, którzy gdzieś w konsekwencji później, okej, mogą narobić bałaganu. Na przykład nie wspieram pewnych ruchów. Nie wspieram pewnych ruchów. Na przykład, ostatnio oglądałem w internecie głoszenie takiego człowieka, który niebawem przyjedzie do Polski. I to jest dobre głoszenie. On tu przyjedzie do Polski. Ale cały czas podczas tego jego głoszenia na tym filmie jest informacja o tej konferencji, która będzie tutaj w Polsce. A tą konferencję organizuje taki pewien ruch, który jest w Polsce, który ja uważam, że nie powinien funkcjonować. Bo ten ruch przynosi szkodę. I ten ruch zaprasza dobrego usługującego. Ale jeżeli ja zacznę wspierać
ten temat, tak, to ja zacznę wspierać ten ruch, a ja nie chcę tego ruchu wspierać. To są moi bracia i siostry, rozumiecie? Tylko oni idą kurczę kanalikiem. To nie jest ruch apostolski. Ja tego nie ruszam. A więc co robię? Nie wspieram zjawiska. Nie lajkuję tego na przykład. Ok? Ja tego nie zalajkuję, mimo że ten człowiek dobrze głosi. Ok? Ten ruch już sprowadził nie jednego człowieka, który dobrze głosi. Tylko żaden z tych ludzi sprowadzonych przez ten ruch nie zrobił niczego innego, jak tylko zbudował politykę religijną tego ruchu. I ten ruch rośnie w siłę, tak? A ten ruch w swoim głównym przekazie głosi na przykład zjednoczenie chrześcijan wszystkich. Bierzmy się za rączki, wszyscy razem, protestanci, katolicy, heja, wszyscy idziemy. Ale gdzie? Gdzie my tam to idziemy? Kurczę, wszyscy. Chrześcijanie, muzułmanie, Indianie. Kurczę, no. Wszyscy, człowieku, idziemy razem w jednym tangu. Kurczę, człowieku, tylko się łupić albo naćmać, rozumiem, na trzeźwo nie są. A więc wspieramy. Wspieramy, ale wspieramy mądrze. Wspieramy w ten sposób, o którym powiedziałem. I ostatnia rzecz na zakończenie, 1 list do Koryntian 3, 6, 8. Ja zasadziłem, Apollos podlał, a wzrost dał Bóg. A zatem ani ten, co sadzi, ani ten, co podlewa, lecz Bóg, który daje wzrost. Twoje wsparcie, ono nie jest nobilitacją twojego życia. Nie rób z tego wielkiego halo. Ok? Wspieraj całym sercem. Ale w ogóle nie rób z tego wielkiej rzeczy. Bo jest to część zjawiska. Rozumiesz? Część zjawiska. Jesteśmy częścią zjawiska. Ja w ogóle jestem częścią zjawiska na tej ziemi. Urodziłem się w 1972 roku. W 2001 roku narodziłem się z Bożego Ducha. Mam jakiś okres czasu życia na tej ziemi. Jestem częścią pewnego zjawiska. Rozumiesz? Dawno temu spokutowałem z megalomanii. Wykonuję pewne rzeczy, jestem w tym szczęśliwy, tak? Ale nie uważam, że to jest coś największego na świecie. I nie uważaj też, że czymś największym na świecie jest to, że będziesz wspierał. W ogóle wspieraj, bo kochasz. Rozumiesz? W ogóle wspieraj, bo co ty masz do roboty? Obierz sobie ludzi, których będziesz wspierał. Zrób sobie zestaw ludzi, będę ich wspierał, tych ludzi. Będę ich wspierał swoim czasem, swoją miłością, swoją energią życiową, pieniędzmi. Będę ich wspierał w ogóle swoją obecnością, namaszczeniem, swoją osobą i nie będę oczekiwał zwrotu. Nie będę też głupi w tym wszystkim. Nie chodzi o to, że ja się spodziewam zwrotu, ale chodzi o to, że nie zamierzam przez moje wspieranie na przykład budować piekło, tak? Więc będę niebo tylko budował przez to wspieranie. Przyjaciele, dlaczego wam o tym chcę o tym mówić? Wiecie, bo ja jestem bardzo ujmowany w ogóle wiernością ludzi w Chrystusie Jezusie. Jestem ujmowany tym, ujęty tym zjawiskiem. Rozumiesz? Ja bym chciał, żebyś ty w tym wszystkim się rozumiał, żebyś się rozmiłował w ogóle w usługiwaniu ludziom w ten sposób. Usługuj wspieraniem. Rozumieją to, co powiedziałem na samym początku, że poznajemy Boga przez kochanie. Przez kochanie. My tak się Boga poznaje. Ja gdybym dzisiaj miał powiedzieć, przyjaciele, jaki jest jakby balans między tym, inaczej, z jakich źródeł przychodzi poznanie Boga do mnie. Wiecie, w pewnym momencie zauważyłem jedną rzecz, że są dwie takie sfery, gdzie moje poznanie Boga bardzo wzrasta. Pierwsza sfera, tak, to jest w ogóle realna służba zobjawienia. A druga sfera to jest przebywanie ze świętymi ludźmi i zaangażowanie w ich życie. To w ogóle jest niesamowita rzecz. Ja poprzebywam sobie z kimś i moje poznanie Boga wzrasta. Dzisiaj. Coś się wydarza. Niekoniecznie tam doszło do jakichś szczególnych konwersacji. Wiesz, o co chodzi? Tam, tak sobie
pomilczeliśmy sobie razem. Tak. Pobyliśmy sobie, pomilczeliśmy. Tak. Przypłaciłem to, nie wiem, na jadę się czegoś, jak się rozumiem, spukłem trochę w ogóle. I taki, wiesz, jakby, jestem i kocham to. Okay? I z tego miejsca chcę, żebyś wychodził. Kościół musi stać jak jedna armia na pułapie ludzkim. Tak? Nie spotykamy się w niedzielę, nie spotykamy się po to, żeby coś tam, my po prostu ze sobą żyjemy, my się wspieramy 24 godziny na dobę, myślimy o sobie, trzeba myśleć jeden o drugim. Nie masz co robić, to pomyśl o ludziach. W ogóle chcesz doświadczenia Chrystusowego, zacznij o ludziach myśleć. O Bożych ludziach. Okej? Okay? O Bożych ludziach. Zacznij tak funkcjonować. To wymyślił Jezus. Stańmy proszę. Drogi Ojcze, dziękuję Ci za to słowo i za to wszystko, co Ci było uwolnione. Dziękuję Ci, że mamy ten wielki przywilej, że możemy być Kościołem i możemy, Ojcze, wspierać się nawzajem. Ojcze, ja modlę się teraz, aby Twój Święty Duch przenikał ludzi, Ojcze. Żeby wprowadzał ich w miejsce, w którym jeszcze nie byli. Ojcze, ja modlę się o każdego człowieka, który chce teraz, podejmuje decyzję w swoim życiu, bycia wsparciem dla innych ludzi, których Bóg dał do jego życia. Ojcze, ja modlę się, udrażniaj życie tych ludzi. Niech, Ojcze, Twój Święty Duch wspierający, wypełniaj. Niech przychodzi do ich życia potężna możliwość wspierania innych, o wiele większa niż teraz, Ojcze, bo Ty powiedziałeś, że większą rzeczą jest błogosławić człowieka niż przyjmować od człowieka. Ojcze, ja dziękuję Tobie za to, że my odbierzemy od Ciebie zapłatę w niebie, że nasze zaangażowanie, miłosne zaangażowanie, ono spotka się z nagrodą w niebie. Ojcze, i przyjmujemy mądrość Twoją do wspierania jedni drugich, Ojcze. Ojcze, ja dziękuję Ci za to. Dziękuję Ci. Dziękuję Ci też, że zachowujesz nas od wszelkiego wypaczenia, Ojcze. Od wszelkiej przewrotności, Ojcze. W imieniu Jezusa Chrystusa. Amen.